Graon na Casio CC638. Proszę bardzo, zapraszamy. Thank you.
będzie grał nasz artysta na instrumencie Yamaha PSR-210. Proszę bardzo. Każdego z wykonawców, od razu omawiam, na jakim instrumencie wykonuje swój utwór. Otóż, proszę Państwa, mamy w tej chwili możliwość porównać różne typy instrumentów tutaj wprowadzanych. Dlatego też Państwo mogą sobie sami, poza podziwianiem sztuki wykonawczej, zastanowić się, jaki instrument Wam się najbardziej podoba, jego brzmienie, jego barwa, i dokonać wyboru w ewentualnym zakupie. Kolejnym wykonawcą jest Bartosz Maciejewski. Wykona on koronkową lambadę Sadowskiego. Zapraszamy.
1638. Zapraszamy Moniuszko. Proszę. Katarzyny Gacek. W jej wykonaniu słyszymy bosanowe brubają na wykonaną na instrumencie Yamaha PES R510. Thank you.
będzie wykonany przez Pawła Kaczmarka na instrumencie Yamaha PSR 400. Zapraszamy!
pan magister Szymon Mrożek, któremu należą się gorące oklaski, ponieważ on również przygotowywał naszych debiutantów. Brawo dla pana Szymona Mrożka! Feeling like a flower. Karina Sobieraj. Oczywiście wykona na Casio CT-636. Thank you.
Kaczkę. Tak bardzo się starałem z repertuaru czerwonych gitar. Aniu, zapraszamy na estradę. Ten utwór wykona właśnie Ania Langier. Mam nadzieję, że pozwoli mi ten utwór dedykować właśnie mojej córeczce. Zgadzasz się? Brawa dla Ani. Dziękuję. Wykonawcom, żeby bili bardzo gorące brawa swoim rodzicom, którzy właśnie oni przynieśli dzisiaj te instrumenty, postarali się, żeby to wszystko tak pięknie wyglądało. No, bijemy brawa, ale takie bardzo, bardzo głośne.
Łukasz Pikucha zagra nam utwór Memory z repertuaru Barbary Streisand. Proszę, zapraszamy Łukaszku. Łukasz gra na Yamaha TSR-400. Dzisiejszego koncertu jest Wojciech Król. W jego wykonaniu słyszymy La Dujon de la Macarena wykonanym na instrumencie Yamaha PSR-400. Thank you.
trochę muzyki lirycznej, a teraz przeniesiemy się w świat muzyki poważnej. Na tym instrumencie również można wykonać utwory z repertuaru tak zwanej muzyki poważnej. Kolejnym wykonawcą jest Adrian Klimas. W jego wykonaniu słyszymy transkrypcję toka de mol invenci amor Jana Sebastiana Bach. Thank you.
Paweł Antar. W jego wykonaniu słyszymy Czarny Alibaba z repertuaru Andrzeja Żałuchy, a wykona on na instrumencie Roland E15. Kolejny instrument, głosem uwagi i wysłuchania brzmienia specyficznego. Proszę. Thank you.
ale na pewno wśród tych tutaj debiutantów może, i to na pewno może wyrosnąć, nie jeden wielki artysta, profesjonalista. Dlatego też pragnę Państwa zaprosić 4 grudnia o godzinie 10 do tejże sali na koncert. To jest poranek muzyczny, bo dlatego, że rano poznajmy elektroniczne instrumenty klawiszowe. Właśnie ci dzisiaj, ci młodzi debiutanci będą mogli mieć szansę poznać najwyższej klasy instrument klawiszowy, jego możliwości aranżacji, jego możliwości wykonawcze. Przekonają się, że wcale nie trzeba wspaniale grać i zwołać na to konto, prawda, na tą okazję instrumentalistów z całego świata, szybku, czy ewentualnie zespoły jazzowe, bluesowe. Można na jednym instrumencie mieć całą oprawę muzyczną. Można mieć orkiestrę symfoniczną. Bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa na dzisiejszym koncercie, który jest już tradycyjnym popisem końcoworocznym uczniów Społecznych Ognisk Muzycznych.